Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Jaś Fasola na PlayStation 2. To jest bodajże 7 odcinek przed nami. No i co, jak pamiętacie, poprzednim razem żeśmy skończyli sobie fabrykę, tam właśnie oto jest ta, znaczy przepraszam, nie fabrykę, a kanały. I stoimy sobie właśnie przed poziomem pod nazwą Staff Only. I mamy tutaj do zebrania 6 puzli oraz 100 kocich przysmaków. No więc bez zbędnego przedłużania wchodzimy sobie open the door i jedziemy z koksem. I nie ma już żadnej cutscenki. Dziwne. Myślałem, że czymś zostaniemy zaskoczeni, a tutaj na razie dupa. Okej, i teraz jesteśmy chyba w fabryce z tego co ja widzę. Bo to jest taki fabrykopodobny poziom. Ogólnie nagrywam to 5 listopada, dawno w ogóle Jasia Fasoli znowu nie było, ponieważ teraz trochę się na Medieval skupiłem. Nagrałem chyba z 5 odcinków na zapas Medieval, tak więc myślę, że teraz można spokojnie zabrać się za Jasia, szczególnie, że go już dużo nie zostało. Tak więc wypadałoby się zabrać i być może nawet jutro, żebyście zobaczyli ten odcinek. Myślę, że to byłby spoko kompromis. Być może, jeżeli starczy czasu, to nagramy sobie od razu następny odcinek zaraz po tym, żeby mieć już malutki zapas i kto wie, w niedzielę nagramy wielki finał. Zauważyłem, jeżeli chodzi o Jasia Fasolę, zresztą to co słyszycie w tle. Zauważyłem to, że po prostu soundtrack jest tu mocno powtarzalny, no nie? Jest to troszeczkę taka wada tej gry, w sensie ja bardzo lubię ten soundtrack, ale z drugiej strony co za dużo to niezdrowo, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. Ale okej, nie krytykuję ani nic, tylko po prostu jest to dosyć śmieszne. I tutaj pamiętam, że Energik się w ogóle zbugował w swoim odcinku Zagrajmy w Krapa, a ja mi się udało to zrobić za pierwszym razem bez żadnego zbugowania. Okej. I puzelek zebrany. Bardzo fajnie. Tu widzę, że naszymi przeciwnikami są oczywiście standardowo jakieś ulane babcie. Ulane, grube babcie. Oraz szopy, które sobie tutaj chodzą z lewej do prawej strony, w górę, w dół. Wiecie o co chodzi. Nie będę tutaj raczej wytłumaczył takich rzeczy. Na wprost nas jest coś a la, nie wiem w zasadzie jak to nawet nazwać. Jakiś taki ciśnieniometr? Nie wiem, może dobrego słowa użyłem, może nie. W każdym razie musimy tutaj sobie L1 i R1 kamerę ustawiać. Dlatego, że no niestety kamera sama z siebie się na bok nie przesunie w momencie, kiedy będziemy szli przez takie sekwencje. I to jest w ogóle takie trochę ciężkie do ominięcia. Ale można oczywiście to zrobić jak najbardziej. Wystarczy tylko chcieć. Okej. Aha, takie coś, takie buty. I jak teraz będę skakał tutaj, to może być tak, że ja nie doskoczę, dlatego że ta trampolina... A nie, lol, to nie wiem dlaczego tak było. Okej, dziwna sprawa w takim razie. O, znowu te małe łyse gnojki powracają. Nie kumam w ogóle tego, po co one tu są, po co oni tutaj są. Może tylko poza tym, że Blast bardzo lubi chyba... Kurde, no udało się wcześniej, ja pierdzielę, no. Skocz tam. Chyba tylko Blast lubi bardzo ich obecność w tej gierce, dlatego musi i nimi spamować. Ale dobra, no ja już przywykłem do takich zagrywek. To nie tylko zresztą Blast tak robi, ale wiele deweloperów spamuje jednym i tym samym przeciwnikiem w poziomu, tak więc to nie jest jakaś żadna nowość. Blast uczy się od najlepszych. Dobra, kolejny puzelek. Ile mamy? 2 na 6, 26 na 100. O, no to widzicie, ładnie nam idzie. Nie można powiedzieć, że idzie nam źle. Jeżeli będzie w dzisiejszym odcinku kolejna minigierka z tymi kretami, to standardowo ją wytniemy, no bo już nie będzie ona się za bardzo różniła od tego, co już zresztą mieliśmy, no nie? O, i widzicie, kolejna skrzynka jest z kluczem. Ja widzę, że w tym poziomie, przynajmniej na razie to w tym, zobaczymy jak następne poziomy będą wyglądać.
to te skrzynki nie są jakoś daleko od siebie ustawione, a w pierwszych poziomach to szukanie takiej skrzynki, no to trzeba było trochę poziomu już przejść, no nie? No tutaj ja widzę, że daleki jakiś dystans nie są od siebie. Tak więc taka śmieszna rzecz dosyć. Tak więc tutaj bardzo łatwo był klucz schowany, nie trzeba było się jakoś super gimnastykować. Tak więc idziemy sobie do przodu, nie do tyłu. Tego typu. Aha, trzeba z drugiej strony podejść. Sprytnie, Blast. Wiecie co? Ja bym trochę tak zrobił kamerkę, w sensie telefon bardziej ustawił w taki sposób, ponieważ troszeczkę dziwnie to wyglądało, muszę przyznać. Dla osób, które są ciekawe, dlaczego jest tak ciemno w ogóle, to jest dlatego, że jest godzina 13:24 i dzisiaj jest taka bardzo deszczowa pora i przez to, że jest taka deszczowa pora, to no jest co jest, no niestety. Aha, i jak ja mam niby to przenieść? A, mogę tak to zrobić, okej. Nie pomyślałem, myślałem, że się ten klocek nie zmieści przez te takie... W ogóle co to jest? To są jakieś takie dziwne maszyny. Myślałem przez chwilę, że ten klocek się nie zmieści, ale okazało się, że się zmieścił. Okej, fajnie, w sumie. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć. No i mamy oczywiście sobie drogę kolejną odblokowaną, tak więc bez zbędnego przedłużenia możemy, wow, wskoczyć. Chciałem tutaj już śmiać się, że ojoj, co tu się dzieje, nie? A tu się okazało, że jednak bugi troszeczkę to czasami też pomagają w takich sytuacjach. Teraz tylko trzeba zobaczyć, czy nie ominąłem jakiegoś kociego przysmaku, ale z tego co widzę na razie nic nie jest ominięte, więc grzejemy do przodu. Wiecie, ja mimo co wolę się zatrzymać, bo później jest sytuacja jaka jest, że jednak pomijam i potem muszę, kurde, szukać pół poziomu, gdzie ja zostawiłem jakiś koci przysmak albo jakieś inne gówienko. Okej. Tutaj widzę, że delikatnie FPS-y spadają, dlatego że tutaj jest dużo rzeczy nawalonych na ekranie. 48 na 100, 3 na 6. Dobra, tu mamy kolejną skrzynkę z puzzlem. Ale minigierki z kretami póki co nie widzę, a wiadomo jak można rozpoznać tę minigierkę. Chociażby po tym, że jest posąg tego kreta. I wtedy, kiedy widzimy ten posąg, to już możemy wcisnąć kółeczko i jechać z koksem, ale tu na razie nie widzę, pewnie zaraz wykraczę, znając moje szczęście. Okej, okay. No to było proste. Elegancko. No, jakiś kurde kolejny grubas, który chce we mnie jabłkiem rzucać w ogóle. What? Jabłko? Czemu jabłko? Czemu nie jakieś, nie wiem, granaty, cokolwiek, tylko jabłuszkiem rzucają? Znaczy wiadomo, gra dla dzieci i tak dalej, no. Ja zdaję z tego sprawę, ale troszeczkę to jest takie, no śmieszne, no. A może to nawet nie jest jabłko? Nie, to jest jakaś sakiewka. No jeszcze lepiej, sakiewką rzucają. Nawet nie wiadomo co tam w środku jest, ale okej. Nie będę tutaj oczywiście krytykował, mimo że mogę tak zabrzmieć. 59 na 100, 4 na 6. I będę dla osób, które niestety nie oglądały lub stety, chociaż bardziej bym powiedział niestety, nie oglądały pierwszych odcinków, no to jeżeli triggeruje was to, że ja co jakiś czas sprawdzam status, no to przykro mi, ale musicie przywyknąć do tego, ponieważ ja tak robię, dlatego że chcę mieć pewność stuprocentową, że aby na pewno niczego nie pominąłem. A jeżeli wy tak nie robicie, no to widzicie, wy tak nie robicie, ja tak robię, no i się niestety nie dogadamy w tej kwestii. Trzeba uważać na miotły, bo miotły mogą przyrżnąć nam, a ja bym bardzo nie chciał dostać z miotły. Bo w momencie, kiedy dostanę z miotły, to troszeczkę tracę swojego zdrowia i kolejna skrzynka. Teraz pytanie, gdzie jest kluczyk? Gdzie jest Stanisław Kulczyk? Tam gdzieś daleko, ten hen daleko. Oho, tam jest kluczyk, dobra. Trzeba uważać na tego kurde grubasa ulańca. I na szopa. Szopy gryzą i są niebezpieczne. Ogólnie, jak tam u was dzień mija, moi drodzy?
5 listopada, niedługo święto, będzie znowu kolejne wolne. Jak się zapatrujecie? W ogóle jak się zapatrujecie na tegoroczne święta? No bo zawsze co roku muszę oczywiście poruszyć temat świąt w takim okresie, dlatego że jesteśmy coraz bliżej grudnia. I coraz bliżej moje urodziny. 25. Ale beka. 25 lat, stary koń już będę. Nie no, nie bądź śmieszny, Michał. Nie bądź śmieszny, bo zaraz tutaj ludzie, którzy są trochę starsi od ciebie, zaczynają cię wyjaśniać i tyle będzie. Dobra, pal gumę grzybie. Jak ja mam tam niby się dostać? To jest rzecz, którą chciałbym tutaj poznać. A, wiem chyba już jak. Wiem, jak ja mogę się tam dostać. Ohoho. Nie przemyślałem tego, widzicie? I zdałem się nadzieć na, że tak powiem, pułapkę. Jeżeli ktoś się martwi moim stanem zdrowia, spokojnie. Zacznę następny poziom, to się wyzeruje wszystko. Dobra, odblokowałem sobie następną ścieżkę, czyli przez to, że teraz będzie tu odblokowana ścieżka, to być może będę mógł się tam dostać do tego klucza, bo tam jest otwarty teren. Ojejku, jojku, jojko! Nie denerwuj mnie. A może jednak inaczej, bo tu już kompletnie jestem w takim... Jestem teraz tutaj w kompletnym... nawet nie wiem, jak to słowami nazwać. Troszeczkę zdziwiony jestem tym. Może to trzeba się... O, stąd. I teraz... O, właśnie, tak trzeba było to zrobić, widzicie? Teraz jesteśmy po drugiej stronie. O, widzicie? Patrzcie, jak się udało ładnie. Widzieliście to? Patrzcie, kurde, elegancko żeśmy to zrobili. Tam jest dalsza część poziomu. Ja na chwilę tam podejdę. Na chwileczkę dosłownie, bo ja jestem ciekaw, co tam jest. I może ewentualnie wyczyszczę na zaś już poziom. O, dokładnie. Tu widzę, że są już grubasy, czekają na mnie. Chodźcie tutaj, kurde, panowie. Po kolei. Nie będę, kurde, się ograniczał, bez przesady. O, jest misiek, który nas wyleczy, elegancko. Podwójna apteczka. I mamy, kurde, pełne zdrowie, full zdrowie. O to chodziło. A tu jest dalsza część poziomu, więc ja teraz idę dalej. A jednak wolałbym nie iść dalej, tylko wrócić ścieżką, którą przyszedłem, czyli tutaj. Więc wracamy, moi drodzy. Elegancko. What? Czemu taki czerwony jestem? Albo oberwałem. Lol, gramy diabelskim jasiem, widzicie to? Gramy czerwonym jasiem, no nie. Co tu się dzieje? Diabelski jaś, bez kitu. Nie łaś, tylko jaś. Diabelski jaś, kurde. Bez kitu, co tu się odpierdziela? Chciałbym wiedzieć, moi drodzy, chciałbym wiedzieć. O, ty, no i to elegancko zrobione zostało. Spróbujmy tak do końca poziomu wytrzymać. Ale będzie beka, kurde. Czerwony jaś gra, kurde, tutaj. Czerwony jaś, no kto by pomyślał. Ja pierdzielę. 81 na 100. Dobra, bez sensu. Tu trzeba iść teraz, wiadomo. Stara raszpla. Siema, siema. No, standardowa już tutaj zapadająca się podłoga. O Jezus Maria. Myślałem, że tutaj twórcy coś ciekawszego dadzą. Oj, o Jezus Maria. Misiek, który by mnie wyleczył. Teddy, który by mnie wyleczył.
Teddy? Teddy taki miś. Tak, bo chyba ten, tak miał ten cały misiu od Jasia, nie? On się Teddy chyba nazywał, o ile dobrze pamiętam. Mogę się mylić oczywiście. A, i już się skończył czerwony Jaś, szkoda. Śmieszny bug, muszę przyznać. Dużo takich fajnych bugów lubię odkrywać w grach. I dużo też takich fajnych bugów odkryłem w różnych grach. Najwięcej to chyba w Crashu Twinsanity, ale to wiadomo dlaczego. Nie dlatego, że jestem, wiadomo, turbofanem Crasha, ale dlatego, że po prostu gra ma tyle błędów, glitchy i tak dalej, że to naprawdę przeciętny Kowalski by mógł znaleźć te błędy. Nara, łysy, frajerze. Nieudaczniku. A i tam mamy koniec poziomu już. Koniec poziomu jest bliski. Koniec poziomu jest bliski. Oj, za moje śpiewanie, kurde, oberwałem, dlatego pamiętaj, notatka dla siebie. Nie śpiewaj w let's playach, bo jak będziesz śpiewał, to wychodzi co wychodzi. A co wychodzi? Gówno wychodzi. Aha. To jest lód trochę, coś ala taki lód. No ale to jest tam misiu, to tam misia walić. Okej. Siema. Ostatni puzzle, elegancko. 20 minut nagrania, kurde, to nawet dobrze nam idzie dzisiaj. Muszę przyznać, że bez żadnych, kurde, jakichś problemów. Nie no, ładnie dzisiaj idzie to, muszę przyznać, kurde. 93, o kurde ty. A czy ja gdzieś pominąłem te kocie przysmaki? Ojej. Jak to wygląda? Ej. Ej, bez kitu? Ja gdzieś to ominąłem, czy nie? Ty. Gdzieś pominąłem kocie przysmaki. O nie, tak my to się bawić nie będziemy. Oj, nie, 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 nie. Już szukamy tych kocich przysmaków. Gdzie ja mogłem je pominąć? Ty, no kurde, patrzę 20 minut na nagraniu, mówię, kurde, no lepiej być nie mogło, aha. Chyba gdzieś tutaj pominąłem, co? Przynajmniej jednego tutaj znalazłem. Dobra, jednego mamy, czyli brakuje nam teraz czterech. Gdzie są cztery? Szukamy czterech kocich przysmaków. Może gdzieś się zgubiłem blisko. Ale będzie cięcie, kurde, tutaj. Cięcie budżetu. O, patrzcie, tutaj jest, widzicie? 97. Aha, no to sobie poszedłem, nie żeby coś. O Jezus Maria, no to fajnie, kurde, poszedłem, no to nieźle. To jestem trzy kocie przysmaki w plecy. Fuck. Fuck, fuck, jeszcze raz fuck, kuźwa. No dobra, tyle. Nic więcej nie wskuramy. Trzech kocich przysmaków zabrakło, kurde. Gdzie ja mogłem je zostawić? To jest dobre pytanie. To pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło w tej serii. 722 na 1000, 34 na 48. No kurde. Teraz pytanie, gdzie nam się odblokował następny poziom. Tam jest pierwszy. Ten w sensie pierwszy, który dzisiaj robiliśmy sobie. Więc chyba następny jest tutaj. Tak, the processing plant. 6, czyli taka sama pula jak była w tym poziomie, co teraz robiliśmy. Dobra, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobał, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o Jasiu Fasoli, bo może niektórzy dopiero teraz zobaczyli tę serię, może niektórzy tak na bieżąco oglądają i chcą wyrazić dopiero teraz opinię. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji
kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku oraz na Discord. Linki są pozostawiane w opisie. I tyle. Do następnego razu. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Jasia Fasoli, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i elo!